Witam wszystkich, przed wami nowy mistrz KSW Wagi Kogucie. Witamy cię serdecznie w takim razie, ale wiesz co, ja wiem, że to jest ogromne wydarzenie, tak szybciutko tylko, bo mieliśmy okazję, to nie ma co ukrywać, obejrzeć wspólnie walkę wieczoru. Twoje pierwsze wrażenia po tej walce? Ja totalnie nie wiem, co się dzieje, to jest moje naprawdę spełnienie najskrytszych marzeń, że wygrywam pas KSW. Dodatkowo Mamed wygrywa w walce wieczoru w takim legendarnym, na takiej legendarnej karcie, to jest coś niesamowitego, aż mi, no mówię, aż mi się język plącze, co mi się rzadko zdarza. Jesteś wzruszony bardzo, my to rozumiemy, ale mimo tego wzruszenia chwileczkę jednak spróbujemy porozmawiać. Postaram się, nie obiecuję. Dziękujemy ci bardzo. Walka twoja, do tego przechodzimy już, mimo że jeszcze cały czas tymi emocjami jesteśmy trzęsieni. No rzeczywiście, no to co ty pokazałeś dzisiaj w parterze, ja muszę powiedzieć, że to jest coś nieprawdopodobnego. Cała walka bardzo udana, ale te twoje parterowe wyczyny dziś to, mimo że pas zdobyłeś, to też do legendy chyba przejdą tego całego wydarzenia. No wiesz co, nie będę też kurczę powiedzieć, naprawdę mogłem pokazać dużo więcej, zawsze jest ten niedosyt, no ale to było 5 rund i walczyłem z gościem, który na dystansie 5 rund był kurde mistrzem, był niesamowity, tak, pokonywał naprawdę takie osoby jak Kraczyć na dystansie 5 rund po walkach roku. I gdzieś tam miałem to z tyłu głowy, a mogłem więcej, mogłem bardziej podkręcać tempo, mogłem o wiele więcej i o wiele lepiej to zrobić, ale to jest dla mnie dalej coś niesamowitego i cieszę się, że wygrałem te pojedynki. To powiedz, troszeczkę stres, presja była tutaj przy tej walce taka, że gdzieś tam blokowany byłeś trochę przez to? Wiesz co, takie... do końca nastawiałem się super, idealnie, co nie? Trochę było takie samopoczucie, takie kurcze... mogłoby być delikatnie lepsze, ale no zawsze nastawiam się na 100%, nie było umowy do nikogo, ani przez ułamek sekundy, że coś jest nie tak, po prostu jak już tam wleciałem, to już nawet nie mówię o fizyczności jakiejś, niczymkolwiek, po prostu uśmiechałem się i naprawdę po prostu cieszyłem się tym, cieszyłem się każdą sekundą w tej klatce i to jest dla mnie najpiękniejsze. Czy po zakończeniu walki miałeś wątpliwości, czy ty będziesz nowym mistrzem? Wiesz co, podpytywałem, bo zawsze to jest inny punkt widzenia, aczkolwiek no ciężko mi sobie teraz tak całkowicie doszczędnie walkę przypomnieć. Były takie momenty, gdzie byłem w bocznej, były takie momenty, gdzie byłem za plecami, były takie momenty, gdzie byłem blisko poddania przy tej gilotynie. No i tak ułożyło się, że punktami ja wygrałem. No jeden sędzia chyba dał 29-26, więc no generalnie bardzo, bardzo mocno jakby cieszę się, że wygrałem. No i czułem, że to wygrałem. Podpytywałem jak najbardziej narożnika, jak oni to widzieli, ale... byłem pewien, no. A z twojej perspektywy czego zabrakło, żeby jednak zakończyć ten pojedynek przed czasem? Czasu w tej jednej rundzie, szczerze mówiąc. Tam no, rzeczywiście wyglądało, że wejdę w słowo, tam faktycznie wyglądało, że my nawet się zastanawialiśmy, czy rywal nie klepał gdzieś. Tak. No ja też się tak zastanawiałem, ale to jakieś kurde fatum takie, nie chcę tu przeglądać, ale fatum, bo przy tej ostatniej walce ta gilotynka trochę mnie zniszczyła, a teraz wiedziałem, że ona tam siedzi, zaryzykowałem, do końca ją tam rwałem mocno, ale czułem, że dosłownie naprawdę 3, maksymalnie 5 sekund i jestem pewien, że to by siadło. Nie ma co gdybać, oczywiście ostatecznie i tak twoim sukcesem ta walka się zakończyła, ja trochę do tych emocji jeszcze pozwolisz wrócę, bo tak jak patrzyłem na twój team, to wszyscy prawie płakali razem, jak wychodzili z tej klatki. Rzeczywiście tutaj to aż tak bardzo wszyscy przeżywali to i tak mocno podchodzili do tego twojego występu? Starajmy się bez emocji omijać, ale no tak, no to jest spełnienie marzeń, nie wiedzą jakie ciężko trenuję. Ja to wszystko też robię tak jasno dla siebie, ale też dla nich, bo wiem ile serca poświęcają, dlatego z tego miejsca chciałbym dla moich wszystkich trenerów podziękować, dla sparring partnerów, dla Bartosza Jezierskiego, który był 2 razy znokautowany, a ile znokdownowany razy to nie liczę, który tylko zawsze krztusił się kaszlą po tych moich kopnięciach, uderzeniach i naprawdę bardzo dużo serca w to włożył i jestem mu i wszystkim trenerom bardzo wdzięczny. A my jesteśmy ci wdzięczni za tą walkę, tylko jeszcze weź pokaż ten pas może do góry, dasz go radę pokazać? Trochę nie wyżej. Dam radę bardziej wyżej, ale... jest piękny i przede wszystkim jest mój. Gratulujemy w takim razie. Dziękuję bardzo wam. Dziękujemy.